Co kryje magia słów? Magia słów to ludzie i słowa. Przyjazne środowisko zrzeszające artystów, graczy, osoby z pasją i bez niej. Pomagamy rozwinąć skrzydła i wyciągamy dłoń do każdej zbłąkanej duszy, której zabrakło wiary w to, co robi. Łączymy, nie dzielimy. Wspieramy, nie oceniamy. Motywujemy, nie podcinając skrzydeł. A teraz zapraszam cię tędy. Nie wstydź się. Popatrz tam. Widzisz te wrota? Przejdź przez nie i daj się ponieść magii słów. Co kryje serwer magii słów? Wspaniałych ludzi. Z różnymi zainteresowaniami, poglądami na otaczający nas świat. Różnymi pomysłami i nietuzinkowymi charakterami, którzy no są chętni do rozmów, do wspierania, pomagania i poznawania innych. Na pewno miły, ciepły kąt dla każdego, zaczynając od pisarza, lektora, grafika, recenzenta, montażysty, twórcy muzyki, beta readerów, czy nawet takich ludzi, którzy po prostu chcą znaleźć odskocznie od rzeczywistości i którzy chcą poznać nowych ludzi. Na pewno możliwość rozwijania i szlifowania swojego warsztatu w dziedzinie pisarstwa, lektorstwa, malarstwa, tworzenia muzyki i wielu, wielu innych dziedzin, a także i różnorodne wydarzenia. Aktywna administracja oraz użytkownicy, no i oczywiście twórczyni, która znajdzie czas dla każdego, żeby pomóc, porozmawiać i wesprzeć. Zastanawialiście się kiedyś, jakby to było przenieść się do świata baśni w miejsce odległe i niezbadane? Niezwykłą wioskę czy królewski gród, lecz w miejsce, gdzie magia jest tak naturalna jak kolejny oddech. Gdzie każdy człowiek odkrywa swoje talenty, uzyskuje pomoc w dążeniu do mistrzostwa i świetnie się bawi. A to wszystko przy akompaniamencie świetnego towarzystwa. Magia słów to właśnie jedno z takich miejsc. Magia słów jest miejscem, gdzie każdy, niezależnie od rasy czy profesji, znajdzie coś dla siebie. Czarodzieje magicznych promes od niepamiętnych czasów rozbudzają w ludziach miłość do sztuki. Wraz z magią słów tworzą siedlisko miłośników artyzmu, gdzie każda wrażliwa dusza znajdzie ukojenie. Miejsce to jest wręcz perfekcyjne dla każdego rodzaju artysty. Każdy, ale to każdy z was może tu czuć się wolnym, niczym u boku najlepszego przyjaciela. Możesz tu chwalić się swymi dziełami lub umiejętnościami. Możesz też testować i próbować, a specjaliści zawsze służą pomocną dłonią. Tutaj możesz rozmawiać i wymieniać się opiniami w środowisku, gdzie każdy jest dla siebie jak brat czy siostra. Poszanowanie sztuki drugiej osoby to świętość, a przyjazna atmosfera jedynie dokańcza dzieło, jakim jest magia słów. Dla mnie osobiście to magiczne miejsce jest niczym azyl, gdzie po trudach dnia zawsze znajdę chwilę ciszy, gdzie mogę z czystym sumieniem i przyjemnością oddać się poznawaniu i tworzeniu sztuki. Każda w tym miejscu osoba służy wsparciem i pomocą, a miejscowe śmieszki zawsze poprawią humor. Już dość długo goszczę w naszym siedliszczu artystów i wciąż odnoszę wrażenie, że jeszcze wiele ma mi do ukazania. Ja już dawno dałem się ponieść magii słów. A ty? Gdybym miał coś powiedzieć o magii słów, tak naprawdę magiczny serwer. Możesz na nim poznać bardzo wiele fajnych ludzi, których tak naprawdę łączy pasja. Każdy ma inne pasje, na pewno znajdziesz tutaj tak naprawdę coś dla siebie. Co dalej? Bardzo dużo fajnych eventów.
co najważniejsze, jakby możesz brać udział w eventach, są eventy halloweenowe, na Dzień Chłopaka są nawet, na Dzień Chłopaka, Dzień Dziewczyny tak naprawdę, wszystkie znane ci święta tak naprawdę są tutaj odgrywane, jest tak zwany magiczny tydzień, jest tak zwane czytanie, gdzie możesz po prostu posłuchać najnowszych, może nie najnowszych książek, tylko po prostu możesz posłuchać troszeczkę poezji, zobaczyć po prostu jak to wygląda. Możesz też wziąć udział w naszych scenkach, w tak naprawdę czytanie, załóżmy na przykład Małego Księcia i też się przy tym fajnie bawić. Można razem pograć. Dodatkowo jest bardzo aktywny czat ogólny. Jest bardzo tak naprawdę wiele kanałów. Każdy kanał jest bardzo oblegany przez wszystkich ludzi. No i tak naprawdę każdy ci tutaj odpisuje. Z każdym możesz po prostu popisać i to jest tak naprawdę najważniejsze, że jest tutaj aktywność, jest zabawa, są fajni ludzie, tak jak już mówiłem, możesz pograć, możesz się pobawić, możesz, jeżeli masz jakieś, nie wiem, załóżmy hobby związane z czytaniem już książek, z poezją i tak dalej, znajdziesz coś tu dla siebie, tak naprawdę tu jest wszystko. Wszystko jest też opisane na informacjach tak naprawdę, więc przejrzyj wszystkie kanały, żeby wszystko dokładnie zrozumieć, jak to wygląda. No i tak naprawdę tyle. Ja cię zapraszam serdecznie, no bo co mam więcej powiedzieć? No, prosty, fajny serwer, na którym możesz się fajnie pobawić. No i zapraszamy serdecznie. Pozdrawiam. To tajemnica. Ale powiem, jeśli nadstawisz ucha. Słuchasz? Więcej niż samą magię, bo pasję. Więcej niż tylko słowa. Bo ludzi. Więcej niż serwer, bo społeczność. Znacznie więcej niż mogę opowiedzieć. Ale mi nie wierz. Przekonaj się osobiście. Co kryje magia słów? Aby odpowiedzieć na to pytanie, zadajmy inne, nieco zbliżone. Co kryją słowa? Słowa to każdy rozpoczęty przez ciebie dzień, każda interakcja z ludźmi, każdy moment radości, smutku, gniewu i żalu. To sposób, by zbudować i zniszczyć. Sposób, by uratować i pogrzebać. Słowa to topór, którymi możesz ścięć drzewo i zbudować z niego przepiękną rzeźbę. Albo tym samym toporem odciąć liny trzymające most, który łączy twoją wyspę z wyspą drugiego człowieka. Słowa to słabość i potęga. Wszystko, co widzimy, co dostrzegamy i z czego korzystamy, powstało, bo posługujemy się słowami. Mówi się, że w tym empirycznym świecie nie ma miejsca na zjawiska nadprzyrodzone. Na odrobinę magii czy dopuszczenie do siebie myśli istnienia czegoś nadnaturalnego. Myślę jednak, że taka magia istnieje i jest właśnie ukryta w słowach. Magia słów to esencja piękna, która emanuje z każdego wrażliwego na świat człowieka. Magia słów to dla mnie inspiracja do tworzenia, motywacja do działania i przeżywania sztuki ze wszystkimi jej zaletami i wadami. Magia słów to dla mnie przystań, w której nie dosięgają mnie sztormy, nawet jeśli cały świat chyli się ku upadkowi. Magia słów to ludzie, którzy każdym swoim słowem przywracają mi wiarę w to, że wciąż jesteśmy ludźmi. Magia słów to przystań dla każdej artystycznej duszy, dla pisarzy, muzyków, grafików, poetów i każdego twórcy sztuki. Magia słów to kawiarenka, w której poznajesz wspaniałe i dojrzałe osoby, od których aż kipi dobrocią. W końcu magia słów to dom, który odnaleźliśmy po latach tułaczki. Jest jeszcze ogrom rzeczy do odkrycia, ale nie chcę psuć całej zabawy. Lepiej będzie, jak sam sprawdzisz i przekonasz się, czym może być dla ciebie magia słów. I nawet jeśli już nic nie jest warte, pamiętaj tylko o jednym. Eviva l'arte. Magia słów skrywa zaklęte miejsce przepełnione magiczną atmosferą. To azyl dla każdej mniej lub bardziej artystycznej duszy. Nieważne, czy jesteś pisarzem, lektorem, muzykiem, graczem czy jakimkolwiek innym artystą lub pasjonatą, będziesz pasować tu bez dwóch zdań. Nasza kraina gości wiele wspaniałych ludzi, którzy tworzą ją razem każdego dnia. Zżytych ze sobą tak bardzo, że jesteśmy dla siebie niemal jak rodzina. W naszej codzienności nie brakuje luźnych pogaduszek, filozoficznych dyskusji, głosowych zabaw albo tematycznych wydarzeń, które odnoszą się do naszych zainteresowań. Jedno jest pewne. Nie można narzekać na nudę. Tutaj zawsze coś się dzieje,